Pokaż mi swoje towary. To nie ja posiadam towary. To sklep posiada towary. Wszystko należy do sklepu. Oddajmy cześć sklepowi. Pozwólcie mi zacząć na początku od tego, że 20 tysięcy subskrypcji właśnie wybiło parę godzin temu. So, guys, we did it. We've reached a quarter of a million subscribers. 250,000 subscribers and still growing. Nie wiem, jakim cudem to się stało. Nie wiem, czemu te wielkie liczby akurat zawsze wybijają w momencie, kiedy jestem poza domem na kompletnym zadupiu i nie ma w ogóle zasięgu ani internetu, żebym mógł wam podziękować. Nie mam pojęcia czemu, nie mam pojęcia czemu, ale to na temat czego mam pojęcie, to to, że jestem naprawdę wam wdzięczny. A obiektem, jaki dzisiaj będziemy omawiać, jest SCP-PL-186. Sklepik. SCP, które nie wiem, czy wyhaczyłem, czy ktoś mi podesłał, wiem, że miałem zapisane na pewno. No i już przeczytałem go wcześniej, propsy dla autora, bo to jest całkiem dobre SCP. Jednakże tak czy inaczej musimy go przeczytać. I tak czy inaczej musimy przeanalizować, czy wszystko jest z nim w porządku, czy może jest jak SCP-9999. Jedyny SCP, który ręcznie usunięto, SCP-106. Niektóre SCP po prostu nie powinny istnieć. Natomiast ten sklepik zdecydowanie powinien. Tak więc zaczynajmy. Identyfikator podmiotu SCP-PL-186. Klasa podmiotu bezpieczne. Wow! Wow! Nareszcie! Nareszcie ktoś to wziął do serca i zrobił obiekt bezpieczny, a nie Taumiel, ani Keter. Albo bezpieczny, który jest gwałcicielem. Specjalne czynności przechowawcze. Do przechowywania podmiotu została utworzona placówka PL-186, która znajduje się w Usunięto, Polska. Obiekt jest chroniony przez 15 ochroniarzy placówki, 5 naukowców poziomu 4 oraz... Usunięto. Zakładam, że to pewnie jest SCP-PL-9999, który świetnie zajmuje się usuwaniem różnych rzeczy i zabezpieczaniem ich. 15 ochroniarzy, żeby zabezpieczyć sklep monopolowy przed żulami. To jest coś, co ja naprawdę chciałbym zobaczyć. Cały ośrodek tylko i wyłącznie po to, żeby chronić jeden mały sklepik. Opis. SCP-PL-186 to sklep zbudowany z drewna. O wymiarach Usunięto. Czyli mamy taką małą drewnianą budkę w nie wiadomo gdzie. O wymiarach, o których tak naprawdę też nie mamy pojęcia, więc to równie dobrze może być mały kiosk, a równie dobrze to może być wielka IKEA. To mi daje bardzo duże pole do manewru. Ale jak zaraz dowiemy się, SCP-PL-186 jest operowane tylko przez jedną osobę, więc będę się trzymał tego, że to jest mały, monopolowy albo kiosk. W bycie znajduje się SCP-PL-186, a nie SCP-PL-186-1, ale okej. Okay. Jest to starszy człowiek, lat 65, z brodą, niebieskimi oczyma i wysoki na 187 cm. To zdanie naprawdę gryzie mnie, to zdanie naprawdę kłuje mnie w oczy, ponieważ weź sobie to do serca, autorze, ale ogólne informacje podajemy na początku, a szczegółowe dopiero na koniec. Czyli informacje takie jak wymiary, wzrost w tym wypadku, najlepiej podać na samym początku. Oczywiście to się sprawdza w niektórych wypadkach, jak jeżeli chcemy na przykład kogoś zaskoczyć czymś, to wtedy dodajemy to na koniec. Na przykład to się sprawdza, nie wiem, powiedzmy, no kochanie, wróciłam ze sklepu, kupiłam jajka, mleko, cukier i jestem w ciąży. Ale jeżeli mówimy o starszym mężczyźnie, lat 65, to myślę, że na początku wypadałoby podać, jakiego jest wzrostu. Anomalną cechą SCP-PL-186 jest to, że można tam zamówić i dostać wszystko. Oczywiście za zapłatą. Dodałbym oczywiście za odpowiednią zapłatą. Teraz ciekawi mnie, czy płacimy w złotówkach, czy płacimy w naturze, czy może w jakiejś innej walucie. To nie jest opisane, ale zaraz się dowiemy najprawdopodobniej. O, grubo, od razu mamy eksperymenty SCP-PL-186 od 1 do 6. Eksperyment pierwszy. D-281. O, widzę, że od razu się nie pieprzymy i nie mówimy, kto to przeprowadza. To jest fajne. W sensie, niektóre eksperymenty w niektórych SCP są fajne, dlatego że są opisywane od początku do końca, kto je przeprowadza, kto bierze w nich udział, jaki jest w nich cel. To jest takie... proste, ale wydaje mi się, że na początku można by jeszcze powiedzieć, że użyliśmy do tego celu tylu członków personelu klasy D, tylu członków personelu klasy D zostało zabitych, tylu członków personelu klasy D zostało użytych do innych celów niż przeprowadzenie testów i najprawdopodobniej jeden z naszych doktorów usunięto klasę D. D-281 prosi o kubek krwi SCP-682. SCP-682. Miałem nadzieję do tego SCP, naprawdę miałem duże nadzieje. Moje nadzieje były bardzo, bardzo duże. Takie duże jak sklepik usunięto. Popełniam rytualne sudoku. Ja to powtarzam za każdym razem, ale błagam, nie mieszajcie w to SCP zagranicznych, z zagranicznych filii, tym bardziej oryginalnej, jeżeli nie jest to konieczne.
SCP-186-1 odpowiada. 5,50 złotych. Złotych. 5 złotych 50 groszy. Nisko sobie cenicie krew SCP-682, panie komendancie, bardzo nisko. Ja bym dał za to o wiele więcej. SCP-186 wręcza kubek ciekłej czerwonej mazi D-281. To sklep wręcza? Czy ten kierownik wręcza? Ja sobie wyobrażam, że ten sklep może być autonomiczny i najprawdopodobniej poradziłbym sobie bez tego dziadka. Ale jednak trzymajmy się numerków, trzymajmy się odpowiednich numerków. Numerki są ważne, dzieci. Badania pokazały, że to świeża krew SCP-682. To może od razu trzeba było poprosić o taką ilość krwi, żeby zabiła 682, tak? Nadal to będzie kiosk, w którym można dostać wszystko? Ha? 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 Zabijcie mnie. Eksperyment drugi. D-2712 prosi o najmocniejszy alkohol, jaki masz. 60 zł. SCP-186-1 przynosi zieloną butelkę z przezroczystą substancją. Klasa D po napiciu się substancji umiera natychmiastowo. Sekcja zwłok wykazała zatrucie każdego z organów. Butelka alkoholu jest trzymana w kuchni w placówce PL-186. Eksperyment trzeci. D-978 poprosiła o moje koszmary. Oryginalnie. 4,99. SCP-186 wręcza jej próbówkę wypełnioną czerwono-czarną cieczą o temperaturze minus 5 stopni Celsjusza. Od klasy D został zabrany obiekt. D-978 miał stosunkowo spokojne sny przez najbliższy tydzień. Po tygodniu cały płyn z próbówki wyparował. Klasa D-978, klasa... To może po prostu D-978, bo klasa D to jest ogólnie desygnacja klasy. D-978 miała przez najbliższy tydzień znowu koszmary. Klasa D popełniła samobójstwo po tygodniu od zakończenia koszmarów. Czyli widać, że SCP-186 nie jest do końca przychylny jego klientom. Pamiętajcie, SCP-186 jest jak streamerzy na Twitchu. Musisz wpłacać co tydzień, albo inaczej popełnisz samobójstwo przez koszmary. The fuck you say to me, you little shit! Eksperyment czwarty. D-27729 poprosił o ciało Adolfa Hitlera. Okej, okay, dobra, idziemy w dobrym kierunku, idziemy w bardzo dobrym kierunku. 100 zł 99 groszy. Zawsze musi być te 99 groszy. Zawsze muszą być grosze. Po co tym ludziom są grosze? Wytłumaczcie mi. Czy ci kasjerzy oczekują, że klienci będą mieli przy sobie grosze, 99 groszy równo, żeby im odliczyć, dać? Nie wiem, czy on wydaje im resztę. Pytanie, czy SCP-186 wydaje resztę? To jest najważniejsze pytanie mojego życia. Ja muszę tam pójść i wypłacić na przykład grosza. Chcę grosza, daję 100 zł, oczekuję jednego grosza. Czy on mi wypłaci 99 zł, 99 groszy i 1 grosz? To jest pytanie. To jest pytanie, proszę mi odpowiedzieć, autorze. Chcę wiedzieć, gdzie jest mój grosz. Nie powinienem się tak drzeć tutaj. SCP-186-1 dał kartkę z namiarami. Po sprawdzeniu namiarów okazało się, że ciało Adolfa Hitlera znajduje się w Usunięto, Rosja. I'm done. Ten SCP jest najlepszym SCP, jaki kiedykolwiek znałem. Tam się ukrywał Adolf Hitler, w Rosji. Myślałem, że w Argentynie, przecież było udowodnione, że Adolf Hitler ukrywa się w Argentynie. Co jest nie tak? W ogóle ostatnio oglądałem w jakimś odcinku Lucifera, bardzo fajny serial, w sensie głupi, kompletnie, nie ma 400 IQ, tak jak Rick and Morty, ale jest spoko serialem. Tam właśnie było coś o ukrywaniu się w Argentynie. Coś tam, że jacyś zbrodniarze się tam ukrywali, coś tam, Trzecia Rzesza, coś tam. To był dobry odcinek, polecam ten serial, taki całkiem decent. Teraz nie wiem, komu wierzyć, czy serialowi, czy SCP, ale chyba uwierzę SCP, jeżeli następny eksperyment będzie dobry. Eksperyment piąty. D-3718 prosi o 99 jednolitrowych butelek krwi człowieka. Znowu 99. Pytanie. Czy fundacja SCP wydaje grosze? Czy fundacja SCP wydaje reszty ciał klasy D? Bo to jest pytanie. Tak jak w SCP-PL-186 w tym kiosku, można na pewno zapłacić groszami, złotówkami i w ogóle. Do fundacji płaci się w klasie D. Czy fundacja wydaje klasę D? Czy fundacja wydaje resztę? Coś jest już ze mną nie tak. Jakby ja powinienem przestać gadać. Powinienem zacząć więcej czytać. 1500 zł. W końcu nie ma groszy. W końcu. SCP-PL-186 dostarcza 99 butelek czystej ludzkiej krwi. Po wyjściu z SCP-PL-186 umiera... Kto umiera? Klasa D umiera? Klasa D umiera z powodu całkowitego pozbawienia krwi organizmu. Badania trwają nad tym, czy stanie się tak z każdym organizmem. Na przykład z SCP-682? Jakoś nie wierzę. Ale naprawdę 99 butelek krwi? Litrowych? Ty zdajesz sobie sprawę, że to trochę za dużo jak na ciało człowieka i że w ciele człowieka jest 5 do 6 litrów, prawda? Mhm. Gdzie się podziały tamte 94 litry, panie komisarzu, Co się stało z 94 litrami? Czy zniknęły tak samo jak moje 1 grosz? Potrzebuję go.
potrzebuję go, chcę kupić tego monsterka, ja go potrzebuję. Jestem idiotą, nie jestem śmieszny. Eksperyment szósty. D452 poprosił SCP-L186-1 o pierwiastek, który nie został jeszcze odkryty. 3999 zł. 96 groszy. SCP-L186-1 przynosi szklany słoik wypełniony bardzo silnie świecącą się czerwoną substancją. Badania wykazały, że substancja jest ekstremalnie radioaktywna i zabójcza. Wystarczyło radioaktywna. Mogłeś napisać, że zabójcza w kontaktu z jakimkolwiek organizmem żyjącym, ale zabójcza powinieneś uszczegółowić. Bo o ile to nie jest mały czerwony ninja, który tam się ukrywa, to wątpię, że nazywanie go zabójczym byłoby poprawne. Swoją drogą, mały czerwony ninja w butelce, która kosztuje 3999,96 groszy, byłby ciekawym konceptem. Dodajcie go do listy ochrony tej placówki. Swoją drogą, ciekawi mnie naprawdę, jak wygląda ochrona tej placówki. Nie wiem, podchodzi jakiś człowiek, widzi, że jest jakiś płot, jest zamurowanie, jest jakaś placówka, jakiś obiekt, który wyrósł w środku miasta, tam gdzie kiedyś był jego ulubiony sklep, gdzie kupywał ulubione krwi SCP-682. No i pyta się, panowie, co nam się dzieje? Skąd, czemu oni to wybudowali? Ściśle tajne, nie możemy ci powiedzieć. No i on sobie tam odchodzi, wyganiają go. I mówię takie, do tego drugiego strażnika. Ej, Zbyszek, a co my tutaj przechowujemy tak naprawdę? Nie wiem, jakiś sklep. Jak to sklep? No sklep normalnie, monopolowy, chodzisz do takich? Nie, jestem abstynentem. Typie, co ty tutaj robisz? Wracając do pierwiastka. Na wszelki wypadek substancja została zutylizowana. Cieszy mnie to. Cieszy mnie, że nie jedyną rzeczą, jaką utylizujecie, są członkowie klasy D. Notatka. Badania zostały chwilowo zatrzymane z rozkazu o 5-5. To dobrze, naprawdę dobrze. Podoba mi się pacing tego wszystkiego. Podoba mi się strasznie formuła, tak? Ale to zaraz opowiem. Log z SCP-PL-186-1. Log z przesłuchania SCP-PL-186-1. Jakby co, ja jeszcze całą listę rzeczy do poprawienia zostawię na koniec i zostawię ją najprawdopodobniej w komentarzu, także jeszcze cała reszta widowni mogłaby dodać parę rzeczy od siebie, żebyś mógł jak najlepiej usprawnić swój raport. Godzina 16:18, 56 sekund. Data usunięto. Rozmowa między SCP-PL-186-1 a dr Intel. Doktor. A więc SCP-PL-186-1, skąd ty masz wszystkie te przedmioty oraz informacje? To nie ja je posiadam? To nie ja je posiadałem. To nie ja będę je posiadał. Wszystko należy do sklepu i wszystko będzie dalej do niego należeć. Nikt tego nie zmieni. Nawet jeżeli by chciał. To jest piękne, to mi się podoba. Sposób, w jaki ten człowiek, ten staruszek mówi o tym sklepie. Wszystko należy do sklepu. Sklep jest tutaj władcą. Przemawiasz do mnie, przemawiasz do sklepu. Pokaż mi swoje towary. To nie ja posiadam towary. To sklep posiada towary. Wszystko należy do sklepu. Oddajmy cześć sklepowi. Doktor odpowiada, aha, no dobrze. A czy można się zatrudnić w SCP-PL-186? Czy jak tego nazywasz, sklepikiem? Podoba mi się ta dramatyczna nazwa. Sklepik. Gdzie jest wymiar sklepikowy? Potrzebuję wymiaru sklepikowego. Aktualnie nie. Ja na razie pracuję i wątpię, aby to się zmieniło. A emerytura? Jakiś odpoczynek? Wakacje? Ile w ogóle ma pan lat? Nie potrzebuję odpoczynku. Ten sklep daje mi wszystko, czego potrzebuję. I mam 65 lat. A więc spokojnie jeszcze pożyję sobie. No dobrze. Dziękuję za wywiad. Koniec logu, 16:30, 18 sekund. Wow, dużo ci to zajęło. 12 minut, żeby zadać 3 pytania? I to na tyle. Naprawdę potrzebuję wymiaru sklepikowego. Jakby brakuje mi tego. Overall, ocena. Bo na to wszyscy czekamy, czyli na ocenę. Nie, nikt na to nie czeka, zawsze wszyscy to pomijają, bo nikogo nie obchodzi ten segment. Strasznie podoba mi się pacing tego wszystkiego, strasznie podoba mi się budowanie napięcia. To znaczy, może tylko mi się tak wydaje, może to jest nieumyślnie zrobione, ale fajnie by było, gdyby to było umyślnie robione i gdyby na przyszłość było to jeszcze bardziej robione umyślnie. Na początku mamy po prostu sklepik i wszystko fajnie, potem eksperymenty przychodzą. I te eksperymenty na początku są niegroźne, potem są lekko ekscentryczne z tym Adolfem Hitlerem. Potem dowiadujemy się, że można umrzeć od tego sklepu. Można umrzeć od efektów tego, co on robi. Co więcej, sklep wydaje również rzeczy, które są naprawdę niebezpieczne. No i oczywiście to nam daje powód, żeby go przechowywać w swojej własnej, może nie w swojej własnej placówce, ale żeby go jednak jakoś
oddzielić od świata rzeczywistego, od świata na zewnątrz. No i to wyciszenie na koniec, ten wywiad. Po prostu parę informacji o bytu, jakim jest SCP-PL-186-1. To było bardzo fajne. Wyłapałem tam parę błędów, oczywiście jakby nie wspominałem o nich teraz, zostawię je w komentarzu. Czujcie się wolni, żeby dodać do tego coś, jakieś sugestie. Na pewno myślę, że autorowi się to spodoba. Będzie mógł jeszcze bardziej to ulepszyć. Czego mi tutaj brakowało? Brakowało mi czegoś więcej, jakiejś fabuły może. Niekoniecznie mówię tutaj o powstaniu, ale o czymś więcej. O czymś, co sprawiałoby, że to miałoby jakiś większy sens. Na przykład wywiad z SCP-PL-186-1 mógłby ujawnić jakąś ciekawą informację, na przykład, że nie wiem, Adolf Hitler ukrywał się w tym sklepiku i potem uciekł po prostu do Rosji, tam umarł i tak naprawdę to on zarządza tym sklepikiem i ten sklepik jest tajną bazą wywiadowczą IV Rzeszy, która tak naprawdę ukrywa się na Księżycu, a w jądrze Ziemi mają bazę, bo tak naprawdę jądro Ziemi nie istnieje i tam są reptilianie i Adolf Hitler tak naprawdę żyje i on ujeżdża tych reptilów. To chyba trochę za dużo jak na jeden sklepik. Ja nadal chcę wymiar sklepikowy, w którym wszystkie te grosze będą ukryte. Jakby tam musi być skarbiec z groszami. Nie wierzę, żeby tak nie było. W tym jądrze ziemi, którego nie ma, może być ten skarbiec sklepikowy. Pomyślcie nad tym. A tak all fair and square, myślę, że sama postać SCP-PL-186-1 jest zbędna. Nie tyle co zbędna. To, że on jest człowiekiem namacalnym, jakimś, który tam żył i może serio się jakoś tam zatrudnił. Myślę, że postać, która byłaby o wiele bardziej tajemnicza i tak naprawdę nic o niej nie wiadomo, byłaby tutaj trochę ciekawsza. No jest płytkie oczywiście, bardzo płytkie, ale element ludzki tutaj myślę, że trochę psuje. Natomiast, sugestia ode mnie, mógłbyś dorzucić jakiś element, który sprawiałby, że byłoby wiadome, skąd on się tam wziął. Jakby dodanie czegoś, co się dzieje z poprzednim sklepikarzem, że co sprawia, że drugi sklepikarz może wejść na jego miejsce. Jakiś nabór na sklepikarza, nie wiem, tajny nabór IV Rzeszy na sklepikarza do ich wymiaru, byłby naprawdę spoko. Coś, co dodałoby takiego małego kopa fabularnego, bo tego mi odrobinkę brakuje. Dalej, 682, no to też jest taki mały minusik. To się da oczywiście cały usunąć, ale można by dodać coś innego zamiast tego, coś z czego również można brać krew, a co jest równie ważne. Na przykład hospicjum. Nie powiedziałeś tego. Powiedziałem. Kurwa. Ogólnie, ocena. Za pomysł w skali od 50 twarzy SCP-049 do wymiaru sklepikowego, takie 6 na 9 powiedziałbym, całkiem spoko pomysł, bardzo mi się podobał. Mimo, że to było oczywiście w automacie do kawy, było oczywiście w paru różnych innych rzeczach, sklep, forma sklepu SCP-3000, mimo, że kompletnie inny zamysł, to jednak sam pomysł naprawdę bardzo mi się podobał. Jeżeli chodzi o wykonanie natomiast, to ocena odrobinę podskakuje, ponieważ w skali od moich filmów do serialu Dark na Netflixie, który powinniście obejrzeć, nie jestem sponsorowany, ale chciałbym, takie 8 na 10, naprawdę 8 na 10. Bo to jest całkiem dobry raport jak na początek, naprawdę bardzo mi się podobał. Ale naprawdę duży plus za pacing, duży plus za to, jak to wszystko budowało małe, ale jednak napięcie. Gdyby to napięcie było jeszcze bardziej zwielokrotnione, to by było super. I to wszystko chyba z mojej strony. Naprawdę bardzo podobał mi się ten odcinek, ten raport. Dziękuję wam jeszcze raz za 20 tysięcy i dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Będę teraz typowym youtuberem i powiem, wbijajcie na Facebooka, Discorda i Instagrama. Wow, właśnie mam Instagrama, wiedzieliście o tym? Teraz już wiecie. Wiecie, co tam robię? Zdjęcia. Tak więc dziękuję wam jeszcze raz za uwagę. Naciśnijcie przycisk like, zrób to teraz. Zrób to teraz albo wyślę cię do wymiaru sklepikowego i będziesz się tam błąkał, mając tylko moje grosze pod stopami. A także napiszcie komentarz, ponieważ bardzo lubię słuchać tego, co myślicie o tych filmach. Wasze propozycje dają mi czasem takiego kopa, że aż chce się robić nowe filmy. No i oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, zachęcam do subskrybowania, jeżeli dotrwaliście w ogóle do tego miejsca, bo ten film pewnie będzie niemiłosiernie nudny i niemiłosiernie długi. Tak więc jeszcze raz wam dziękuję, idę popełnić rytualne sudoku.